matki boskiej na ordynansach. Może jeszcze powiem, bo i pod Żywcem jest miejscowość Moszczanica. Piłsudski w 1934 roku spędził miesiąc w tejże Moszczanicy w dworku państwa Kępczyńskich. Zaproszono mnie tam, żebym przyjechał w mundurze, w szkole ogrodniczej nadawano imię Piłsudskiego w tejże Moszczanicy. Pojechałem. Była wnuczka pani Kępczyńskiej, właścicielki dworku w Moszczanicy i był pan Kadenacy. Mówię to wyraźnie, to jest wnuk siostry Piłsudskiego, Zofii Kadenacowej. Piłsudski uwielbiał tę siostrę swoją nadzwyczaj. I Piłsudski spędził miesiąc, więc mówię nazwiska, mówię dlatego, żebyście państwo nie myśleli znowu, że ja zmyślam. No, myśleli, że ja zmyślam. Więc po miesiącu pani właścicielka dworku przynosi Piłsudskiemu taki kilimek wyhaftowany z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Piłsudski jest zadowolony, szczęśliwy i powiada, no, Matka Boska tam zajmuje ważne ministerium. Ona jest ministrem dobroci. Minister dobroci. Cudowny minister dobroci, prawda? Więc dlatego powiadam, że to są rzeczy, które może są mało upowszechnione, mało się o tym mówi, a ja gdzie jestem i kiedy tylko mogę, to zawsze mówię. Staram się mówić dobrze. Jeżeli ojciec pozwoli, to w tej, co mi zostało z tych lat, spotykałem się z wieloma kolegami, aktorami, którzy no już odeszli, no ludzie odchodzą. Ludzie odchodzą. Piękne słowa księdza Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. No odchodzą. Więc mówmy dobrze. Starajmy się mówić dobrze. Nie tylko o sobie, bo to zazwyczaj mówimy dobrze o sobie. O, jest ksiądz Twardowski. Tak, wtedy dostawaliśmy takie piękne odznaczenie, medal Polonia Mater Nostra Est. Polska jest naszą matką. Cudownie. Proszę Państwa, chcę przy okazji, korzystając z tej szansy, chcę powiedzieć o Tadku Fijewskim. To aktor już trochę zapomniany, ale Czereśniak z Czterech Pancernych. Siedzieliśmy razem w garderobie i proszę sobie wyobrazić, kiedy Tadzio umarł, był taki zwyczaj wystawiania trumny w foyer teatralnym. No, sala, trumna i koledzy, jak to zwykle bywa, stoją na warcie honorowej. Stoją na marcie honorowej, ja stoję też między innymi kolegami, a przede mną stoi dwóch chłopców, tak gdzieś w wieku 10 lat. Ja wiedziałem, że Tadek no nie miał dwóch synów. Kto to jest? Po zejściu z warty podchodzę do pana, który się tymi chłopcami opiekował, pytam się, kto to jest? A on mi powiada, to pan nie wie? Ja mnie nie wiem. Tadeusz Fijewski ufundował dwa stypendia dla wychowanków domu dziecka. To są właśnie ci chłopcy. Proszę ojca, nikt nie wiedział. Rodzina nie wiedziała. Rodzina nie wiedziała. Mówiłem to Basi Dobrzyńskiej, ona jest właśnie z rodziny Fijewskich. Ona też nie wiedziała. Ci chłopcy już są pewnie dorosłymi ludźmi. I tak wydaje mi się, że to powiedzenie niech nie wie lewica, co czyni prawica.
Tatek się nie chwalił tym. Nie chwalił się. I to stypendium dla wychowanków domu dziecka. Cudowne. I dlatego też no, przy tej okazji cudownej chciałem oddać pokłon Tadziowi, z którym siedziałem w garderobie. I tak samo jak i chcę pokłonić się Stanisławowi Jasiukiewiczowi. To jest dla mnie bolesne, że nikt już nie pamięta tego wspaniałego, cudownego aktora pochodzącego z Wileńszczyzny. Ojciec pytał o te pierwociny, to jest moja mama, która ofiarowała korale Matce Boskiej w Częstochowie i mój ojciec, który mnie pierwszy raz zawiózł na Jasną Górę. I to jest też hołd dla moich rodziców, kochanych rodziców. I to jest to, co cię prowadzi, co cię pokazuje, co ci wskazuje drogę. Moja mama umarła w Kołobrzegu. Ja pojechałem tam dosyć szybko i spiesznie. Do Kołobrzegu mama miała już rozległy zawał, więc już się więcej, to znaczy wieczorem się widziałem z mamą. I mama, która zawsze jak wyjeżdżałem, odprowadzała mnie wzrokiem. I tak mnie błogosławiła znakiem Krzyża Świętego. I jak wychodziłem od mamy wieczorem w Kołobrzegu, to po raz pierwszy nie odprowadziła mnie wzrokiem. Odwróciła głowę i spojrzała gdzieś w kierunku Parsenty. Tam w Kołobrzegu jest ten szpital nad Parsentą. Myślę sobie, dlaczego mama mnie nie pobłogosławiła? Gdzie ona patrzyła? Wyszedłem ze szpitala i natknąłem się tam, przed tą katedrą w Kołobrzegu jest niewielki kościółek. I myślę sobie, co mama chciała? Poszedłem do tego kościółka i wszedłem na figurkę Serca Jezusowego. Ja nigdy nie miałem nabożeństwa do Serca Jezusowego. I myślę sobie, że ta matka zaprowadziła mnie do Serca Jezusowego. No, rano już mama nie żyła, więc już się z mamą nie widziałem. To był chyba piątek. I teraz znajomi mi mówią, no idź, tutaj jest trumniarz, który robi trumny i może on ma trumnę, bo ja chciałem mamę zawieźć do Warszawy na cmentarz, gdzie leżą. Idę do trumniarza i on mówi, proszę pana, no dzisiaj jest piątek, no skąd ja panu wezmę trumnę? Ja nie mam, no ja mogę panu zrobić na poniedziałek czy na wtorek, ja już we wtorek muszę być w teatrze. No ja tego, on tak na mnie patrzy i mówi, bardzo pana przepraszam, to pan jest aktorem? Ja mówię, tak. A czy pan zna może Stanisława Jasiukiewicza? Ja mówię, no jak to, no siedzimy w garderobie razem. On mówi, proszę pana, ja całą noc będę siedział i zrobię panu trumnę. Ponieważ jego rodzice i moi rodzice pochodzą z tej samej wioski spod Wilna. To była bardzo porządna rodzina. I dlatego Jasiukiewicza ja panu tę trumnę zrobię. I Stasiu, chylę głowę przed tobą. Byłeś naprawdę porządnym i dobrym człowiekiem. Proszę państwa, w naszym studiu pan Janusz Zakrzeński, znakomity i dobrze znany państwu aktor. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 657-0011 dla telewidzów i słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 657-0012 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 657-0013 lub 657-0014 kierunkowy 056. Ojcze kochany, przepraszam bardzo, ja oczywiście bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, jak to jest z tą kulturą. Piłsudski wiedział, że dobrze jest oprzeć się na kulturze, bo to tworzy. Tworzy umysły, tworzy ducha,
kultura, prawdziwa kultura. I w 1905 roku on myślał już o niepodległej Polsce, poprosił Żeromskiego, żeby ten pojechał do Wyspiańskiego, o właśnie w roku Wyspiańskiego. Pojechał do Wyspiańskiego i poprosił Wyspiańskiego, żeby ten napisał hymn do narodu, żeby pobudzić umysły Polaków, żeby myśleli o wolnej Polsce. I Żeromski jedzie do Wyspiańskiego. Wyspiański jak zwykle zasępiony, zadumany, spuszczona głowa, no nie będę opowiadał, to cudowna scena. Ten dialog oparty jest na wspomnieniach zawartych w dziełach zebranych Stanisława Wyspiańskiego, Wydawnictwo Literackie Kraków, 1995 rok, oraz Wyspiański w oczach współczesnych. Podaję źródła, żeby nikt nie powiedział, że znowu zmyślam. No więc Żeromski mówi: mistrzu, Piłsudski prosi, żebyś pan napisał hymn do narodu, żeby pobudzić myśl o wolnej Polsce w społeczeństwie. A Wyspiański mówi: jak ja mogę pisać i nawoływać do myśli o wolnej Polsce, kiedy ja jestem urzędnikiem, był wykładowcą w Akademii na placu Matejki, w Akademii Plastycznej. I wziął kartkę i napisał wypowiedzenie. To są fakty. A z drugiej szuflady wyciąga kartkę i daje Żeromskiemu. Mówi: weź pan to. Tu już jest ten hymn napisany. Ja już dawno go napisałem. Żeromski bierze tekst i czyta: stąp, gołębica, twórczy duch, byś myśli godne wzbudził w nas. Ku tobie wznosim wzrok i słuch, wspólnie żyjący wzrośli wraz, który się zwierz biesiadą dusz wszechmogącego Boży dar, płomieniem duszą piętno włóż. Przez czułość serc zdrój żywy żar, zbrój nas we siedem darów łask, prawicą Ojca, Ojce wskrzesz, w obrzędzie roztocz wieszczy blask, we słońce duszę w lot twój bierz. Zestąp światłości w zmysłu w mrok, dobądź serc naszych zapał złon, by człowiek przemógł cielska trok i mocen wzniósł się w męski ton. Odwołaj wroga z naszych dróg, w pokoju pokój zbawczy nam, powiedziesz nas, wieszczący Bóg, przejdziemy całą złość i kłam. Piękno, przejdziemy całą złość i kłam. Zwól przez cię w tobie Ojca znać, zwól by był przez cię poznan Syn, zwól w tobie światłość światu dać, zwól z wiarą wieków podjąć czyn. Stąp, gołębica, twórczy duch, byś myśli godne wzbudził w nas. Te myśli są szalenie ważne.